Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą: oto tu jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Do uczniów zaś rzekł: przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: oto tam lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w czasie tej Eucharystii, w której uczestniczymy tu w świątyni i łączymy się razem z innymi, także dzięki transmisji telewizyjnej, Pan Prezydent zapali, tak jak co roku, świecę niepodległości. Będzie to symbol obchodów Narodowego Święta Niepodległości, ustanowionego na pamiątkę 11 listopada 1918 roku. Historia tej świecy jest niezwykle interesująca i pouczająca. Otrzymali ją biskupi polscy 3 lata po powstaniu styczniowym od papieża Piusa IX w czasie kanonizacji Józefata Koncewicza z poleceniem: zapalcie ją, gdy odzyskacie wolność. Było to zatem światło nadziei na trudne rozbiorowe czasy. I co to polecenie zostało spełnione w roku 1920? Marszałek Sejmu zapalił świecę niepodległości. Świeca przetrwała okres międzywojenny, czas wojny i powojenny, by odnaleziona w roku 2018 być zapaloną przez prezydenta w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Jej miejscem, tej świecy, jest świątynia Opatrzności Bożej. Co roku ją uroczyście zapalamy. Co oznacza ten szczególny znak tej świecy? Co nam mówi? A mówi nam, że niepodległość i o niepodległość trzeba się troszczyć. Niepodległość jest darem i zadaniem, tak jak wolność, której się nie otrzymuje raz na zawsze. Stąd nasze dziękczynienie Bogu tu, w tej świątyni i zawierzenie przyszłości naszej Ojczyzny
Bożej opatrzności. Przypominają się w tym miejscu słowa błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, którego beatyfikację tu uroczyście przeżywaliśmy 2 miesiące temu. Mówił i nawiązywał do tego często. Jest sztuką umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej. Dodawał, w miłości, a nie w nienawiści. Dlatego chcemy tu, w Kościele, wspólnie dzisiaj wyznać, że będziemy na co dzień starali się żyć dla niepodległości Polski i łączyć modlitwę z życiem codziennym, by nam nie wymawiano i nie mówiono, że jesteśmy tylko katolikami kultowymi. Wiemy, że wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie, tak jak mówił święty Jakub apostoł. Nie inaczej mówi nam dzisiaj Jezus w Ewangelii, odpowiadając na pytanie, kiedy przyjdzie pełnia Królestwa Bożego. Nie odpowiada żadną konkretną datą swojego powtórnego przyjścia na końcu czasów, ale mówi, Królestwo Boże pośród was jest. To bardzo ważna odpowiedź. Jeśli bowiem Kościół założony przez Jezusa jest powołany do głoszenia Ewangelii, budowania Królestwa Bożego na ziemi i zbawiania ludzi, to powołanie to nie jest na czas po końcu świata, lecz jest to powołanie na dziś dla wszystkich, którzy są Kościołem. A więc budować Królestwo Boże w sobie, a przez siebie w świecie, do którego jesteśmy powołani wszyscy w zależności od życiowego powołania. Zawsze oznacza to życie zgodne ze swoim prawym, uformowanym sumieniem. Inaczej przeżywa swoje powołanie i służy i buduje królestwo duchowne, inaczej matka i ojciec w rodzinie, inaczej żołnierz, inaczej lekarz, a jeszcze inaczej polityk i człowiek społecznego zaangażowania. Ewangelia mówi nam, że nie wolno nam odkładać troski o Królestwo Boże na czasy ostateczne, bo Pan Bóg wtedy pewnie by sobie bez nas poradził. Działamy w stworzonym przez Niego świecie w kierunku Jego przemiany w imię słów czyńcie sobie ziemię poddaną. Działamy tu i teraz jako ludzie posłani i obdarzeni rozumem, wolną wolą, jako ludzie wolni i odpowiedzialni za siebie, za życie, za zdrowie innych, co też nie jest zawsze jest takie oczywiste, zwłaszcza dzisiaj w czasach pandemii. Jesteśmy odpowiedzialni także za dobro wspólne, jakim jest ojczyzna i świat. Dokładnie tak, jak mówi dzisiejszy fragment Księgi Mądrości. Bóg miłuje tylko tego, kto przybywa z mądrością, gdyż jest w mądrości duch rozumny. Jest jednak w tegorocznym świętowaniu okoliczność, której nieuwzględnienie czyniłoby naszą modlitwę oderwaną od życia. To poważne i narastające problemy na naszej wschodniej granicy. Kościół nie chce i nie powinien wchodzić w tereny odpowiedzialności polityków czy ludzi ustanowionych do rozwiązywania takich nabrzmiałych problemów. Chciałby jednak Kościół powiedzieć i zrobić to, co powinien powiedzieć w imię Ewangelii i nauki społecznej Kościoła. A zatem z satysfakcją i wdzięcznością patrzymy na pracę żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej,
którzy z ogromnym poświęceniem wykonują niezbywalne zadanie obrony granic Polski i Europy. Co do tego nie może być wątpliwości. Pragniemy jednak przypomnieć, że liczenie na pomoc innych narodów i instytucji wcale nie musi być ograniczeniem suwerenności w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Powinno to stać się znakiem solidarności i współodpowiedzialności za dobro wspólne Polski, Europy i świata. Równocześnie dziękujemy tym w terenach przygranicznych, którzy pomagają potrzebującym, zwłaszcza Caritas, ale także parafiom Archidiecezji Białostockiej. W tym kontekście Kościół, patrząc na dziś, kieruje swoje spojrzenie w przyszłość. Widząc i doceniając obowiązki państwa, stanowczo prosi o możliwość pomocy humanitarnej i charytatywnej niesionej przez swoje instytucje na czele z Caritasem, ale także przez liczne organizacje i wolontariuszy gotowych pomagać bezinteresownie ludziom potrzebującym, chorym czy zagrożonym nawet utratą życia, co także miało miejsce w ostatnich tygodniach. Powiedzmy otwarcie, zróbmy wszystko, by nie dochodziło do sprzeczności między obroną granic, której potrzeby nikt nie podważa, a pomocą ludzką, humanitarną, chrześcijańską. Kościół w Polsce głównie przez Caritas pomaga i chce pomagać jeszcze bardziej. Jak wiemy, jest ogłoszona kolejna zbiórka na ten cel. Jednak to, co zostanie zebrane i przekształcone w konkretną pomoc, musi zostać dostarczone do miejsca, gdzie będzie służyło ludziom potrzebującym tej pomocy, a z tą sprawą bywają jeszcze niejakie problemy. Dlatego mamy taką nadzieję i miejmy ją bardzo, że zapalona za chwilę ta świeca niepodległości będzie towarzyszyła naszej modlitwie i naszemu czynowi ludzkiemu, chrześcijańskiemu, narodowemu, jaki trzeba dokonać i złączyć ze swoją wyznawaną wiarą, aby wszystkie trudne sprawy zostały rozwiązane. Że zapalona za chwilę ta świeca niepodległości będzie znakiem modlitwy w imię dobra Polski i naszej ojczyzny. Amen. Bardzo proszę pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.